No i słońce wyszło, krynka, także godzina 14. Słońce wychodzi. Deszczu nie było specjalnie. Czy ja jak byłem, to w ogóle nie było. Także jest piękna pogoda. Słońce świeci. O, tam jest słońce, tu są ludzie. Trochę chłodno, ale słonecznie. Ale ludzi jak dużo jest. Jak dużo ludzi przyszło, to się przyjechało. Przyjechało autobusami. Ja przyjechałem samochodem z panią, ale większość to autobusami. No i pewnie okoliczni mieszkańcy. To się nie kończy, tak. No jest to ogromna uroczystość. Różaniec do granic w całej Polsce. W 2017 roku rocznicę setnych objawień w Fatimie. Ale ludzie idą, to końca nie widać. W kościele było bardzo dużo, ale widzę, że jeszcze chyba są z nimi. Cały kościół był pełen, ale to chyba jest jeszcze więcej ludzi. Fakt, że to jest jakieś parę kilometrów z tego, z kościoła, tutaj na tę granicę z ruskim, jak ja ich nazywam, czyli białoruską. To jest niesamowita ilość ludzi. Ze wszystkich okolic. Ciekawe jestem, po rejestracji skąd sobie. Ale jest bardzo dużo. No, też widzę, że tamto już chyba się kończy, także że chyba skończę filmowanie na tym. Czy to jakieś jezioro jest, czy tam. Jest to tutaj krynki też znane z tej słynnej wody w krynkach. Woda wyjątkowym smaku, która wybija z ziemi, tylko trzeba tam podjechać, jak ksiądz mówił, w takie miejsce i to może za darmo sobie nabrać kontener. Ale ja bukłaczkę ze sobą nie wziął, tej wody nie weźmie. No to na razie, hasta la vista.